Dzień dobry, Łukasz Maciejewski, zapraszam na Kobietę z, w reżyserii duetu Małgorzata Szumowska, Michał Engler. a to w ramach kultury dostępnej w kinach projektu Narodowego Centrum Kultury. Kobieta z to tytuł, który światową premierę miał w roku ubiegłym. Znalazł się w konkursie głównym prestiżowego, jednego z najbardziej prestiżowych. W Europie, a i na świecie festiwali w Wenecji, co samo w sobie jest sukcesem i jakby jest kolejnym też ogniwem w swego rodzaju taktyce Małgorzaty Szumowskiej. Mówię Małgorzaty Szumowskiej, chociaż film powstał w ramach duetu z Michałem Englertem duetu twórczego, ale chociaż pracowali ze sobą. Od pierwszych etiud nawet i filmów, to dopiero od jakiegoś czasu Michał Engert funkcjonuje również jako współreżyser, nie tylko operator wybitny absolutnie również w tym filmie i współscenarzysta, ale także jako współreżyser. Więc jeżeli będę mówił filmy Szumowskiej, nie obraźcie się państwo, nie wynika to z mojej niedokładności czy niesolidności, ale po prostu przez wiele wiele lat sama Małgorzata Szumowska te filmy. Firmowała własnym nazwiskiem. I tu jest kolejne ogniwo, dlatego tej twórczości, tej drogi twórczej obojga artystów, bo mam poczucie, że to jest talent do wynajdywania świetnych tematów. Tematów, które co ważne, podobają się i zachwycają za granicą. Ja chcę robić filmy na świat. Takie mogłoby być motto Małgorzaty Szumowskiej. Mnie Polska nie zadawala. To pewnie też moglibyśmy od niej usłyszeć, bo patrząc już z pewnej perspektywy, wieloletniej, kilkudziesięcioletniej perspektywy na karierę Szumowskiej oraz Englerta, widać wyraźnie, że to bardzo często są tytuły, które większy poklask czy zrozumienie znajdują poza Polską niż w naszym kraju i tak jest również z kobietą z film który chce bardzo dużo opowiedzieć najważniejsze zostawię na koniec opowiedzieć o transformacji opowiedzieć o zmieniającej się polskiej ulicy o zmieniających się kolorach lata 80 90 2000 O tym jak ewoluowała również muzyka bo mamy tam wiele przebojów, ale i tematy Wojciecha Kilara. Oryginalną muzykę skomponował Dżimek, Radzimir Dębski. I co najważniejsze, do tego wszystkiego dołożyć historię, która jeszcze nie została należycie w polskim kinie opowiedziana, a w ostatnich latach wydawało się, że będzie bardzo trudno taką historię opowiedzieć, czyli historię tożsamości płciowej, tranzycji, zmiany płci, bohaterem, bohaterką, osobą, w tym filmie jest mężczyzna, który chce i rodzi się w skórze mężczyzn, natomiast czuje się kobietą, i o transformacji, o transseksualizmie w takiej formie jeszcze dotąd, jak Małgorzata Szumowska i Michał Englert nie opowiadano i nie opowiedziano, zwłaszcza, że to wszystko bardzo mocno jest związane z tym, jak problem ów był i no, niestety jest nadal postrzegany, zarówno przez obyczaj, jak i przez polityków, chociażby. Więc ten wymiar obyczajowy, czy wymiar światopoglądowy w filmie jest niezmiernie ważny. No a w gruncie rzeczy jest to dosyć typowa, nie chciałbym powiedzieć schematyczna, chociaż pewnie schematyczna też historia miłości, która jest w stanie przetrwać wszystko nawet przetrwać to że mąż staje się żoną żona staje się mężem chodzi tylko o zaimki o końcówki o których mówimy a to co naprawdę ważne w relacjach międzyludzkich to jest sprawa głęboko tkwiąca we wewnątrz poza zewnętrznością bohaterów na koniec chciałbym wspomnieć o znakomitej kreacji Wybitnej aktorki, przede wszystkim teatralnej, Małgorzaty Hajewskiej Krzysztofik w roli Anieli. Jej młodszą wersję tej bohaterki gra Mateusz Więcławek. Młody, bardzo utalentowany aktor. Natomiast w tym filmie też ciekawe kreacje Anny Tomaszewskiej czy Joanny Kuligiacka, braciaka Tomasza Szucharda. Polecam, na pewno warto ten film obejrzeć, nawet jeżeli nie wszystko w nim się udało, to jest to i ze względu na temat, i ze względu na formę, i ze względu na zagraniczny sukces, rzecz warta namysłu. Zapraszam. Kobieta z kulturze dostępnej w kinach. Dobrego sensu.